Cześć, witam Was w kolejnym szybkim poradniku Skręćmy coś na szybko. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim problemie, jaki może się pojawić. Mianowicie, kiedy nagrywacie sobie jakiś dłuższy materiał, na przykład taki jak ja teraz, tak zwaną gadającą głowę, jakiś tutorial, cokolwiek. To nagranie jest jedno bardzo długie. Tak samo razem z tym nagrywacie dźwięk, czy to osobno, czy to na aparacie. Może się tak zdarzyć, że z jakiegoś powodu pocięliście swój materiał, wycinając z tego te wszystkie które sobie się pojawiają i jakieś błędy, które się czasami pojawiają w czasie nagrania. I kiedy już to pocięliście, nagle stwierdzicie, że przecież musicie jeszcze pokolorować wasz film oraz poprawić dźwięk. I teraz oczywiście możecie to zrobić na jednym z tych uciętych klipów, a potem zrobić kopiuj, wklej i wklejać do każdego klipu pojedynczo. Ale jest na to inny sposób, tak abyście nie musieli tego powtarzać, tylko żebyście zrobili to raz i żeby to wszystko było aplikowane do całego waszego materiału, nawet pociętego. Ja wam oczywiście to pokażę w Premiere Pro, bo w tym programie pracuję. Jesteśmy już w Premiere Pro i mamy nasz plik wideo pocięty na mniejsze klipy i powiedzmy, że chcemy zmienić kolory i żeby nie kopiować wszystkich naszych ustawień kolorów na poszczególne klipy, możemy to zrobić na dwa sposoby. Wchodzimy w zakładkę Color i wchodzimy w zakładkę Master. I teraz mamy nasz plik źródłowy i na pliku źródłowym zaczynamy zmieniać kolory. I jak widzimy, już zostały zmienione kolory i tutaj pod naszą ikonką FX pojawiła się taka czerwona kreska, która informuje nas, że plik źródłowy został zmieniony i każdy klip, który był z tego pliku źródłowego, ma już zmienione kolory. Druga natomiast metoda jest taka, że musimy być tutaj wejść w okienko Project, wybrać sobie ikonkę New Item i wybrać Adjustment Layer. Klikamy OK i przeciągamy tą Adjustment Layer, tą naszą warstwę, na warstwę powyżej naszego pliku wideo. Rozciągamy ją sobie i teraz klikamy tą warstwę Adjustment Layer i zaczynamy zmieniać kolory. I jak widzimy, tam gdzie ta warstwa Adjustment Layer jest, mamy zmienione już kolory, tam gdzie jej nie ma, nie. Więc rozciągnijmy sobie ją na całe nasze wideo i teraz wszędzie już kolory są zmienione. Jeśli natomiast chodzi o dźwięki, to tutaj wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Wchodzimy w okienko Window, wybieramy Workspace i wybieramy sobie Audio. I teraz tutaj mamy odzwierciedlenie wszystkich naszych ścieżek dźwiękowych. Mamy 4 ścieżki dźwiękowe plus Master, tutaj też to jest. Nasz dźwięk jest na ścieżce numer 1, więc na niej będziemy zmieniali. Aby dodać efekt, wystarczy kliknąć tutaj w tą strzałeczkę, rozwinąć to okno, kliknąć w pierwszą strzałeczkę i wybrać jakiś efekt. Ja wybiorę sobie Multiband Kompresor. Mogę oczywiście edytować ten efekt, wybieram Broadcast i w tym momencie nasz efekt Multiband Kompresor jest już rzucony na całą ścieżkę audio numer 1. Mogę oczywiście kliknąć sobie kolejną strzałkę i wybrać kolejny efekt, na przykład Noise Reduction i tutaj też edytować i wybrać jakieś ustawienia. Jeśli chodzi natomiast o dodanie efektu na wszystkie nasze ścieżki dźwiękowe, to możemy skorzystać ze ścieżki dźwiękowej Master. To jest takie połączenie wszystkich naszych tutaj ścieżek. I to wszystko, słuchajcie. Dzięki wielkie. To taki szybki poradniczek o tym, jak sobie poradzić, kiedy klip jest pocięty, a chcecie wprowadzić jakieś efekty i nie chcecie kopiować i wklejać do poszczególnych już pociętych klipów. Mam nadzieję, że to przyda. Ja na dzisiaj Wam dziękuję za Waszą uwagę i za to, że jesteście ze mną i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!